Siemano. Chcę powiedzieć Isaac. To nie jest Isaac, to jest Balatro. Witam wszystkich doradców finansowych. Balatro. I dzisiaj nie wiem, ostatnio graliśmy anaglifowym deckiem? Może? Może? Czy graliśmy Black Stake na czymś innym? Chyba graliśmy Black Stake. Zgadza się? Nawet nie! Dobra, bo ja już mam demencję. Graliśmy Blue Stake na czerwonym deku. Tak mi się wydaje. I teraz mamy Purple Stake i to jest Required Score Scales Faster for Each Ante. Czyli to jest tak naprawdę to samo co zielone? Tylko jeszcze bardziej? Po prostu jest jeszcze trudniej, okej. Dobra, ale dzisiaj chciałem zagrać Plasma Deckiem. Ogólnie Plasma Deck działa tak, z tego co rozumiem, że bierze nam największy mnożnik, czyli albo chipsy, albo multiplier i on jest taki sam wtedy. Czy coś takiego. Może, nie wiem, jakby nie sprawdzałem. Tak mi też mówili w komentarzach, tak to rozumiem. No i przez to też mamy blind size dwa razy większy. Co z tego wyjdzie? Nie mam pojęcia, zobaczmy. Myślę, że... Aha, bo ja normalnie nagrodę mam za pierwszy stake, za pierwszy blind. To chyba mogę grać. Wydaje mi się... I co, na przykład ja dostanę 10 razy 10? Czy to się na końcu jakby dodaje? Bo zobacz, że jeszcze dostanę dużo chipsów. Ja za coś takiego dostanę... Jeszcze 30, co by było 30 razy 30? Zróbmy jakiś kolor i zobaczymy, co się wydarzy. Kolor może być huge. Kolor może być huge. Dziękuję. I co się wydarzy? A, okej, okay, rozdziela na pół. Czyli co, bierze większy i rozdziela na pół? W taki sposób? Okej, okay, jakby było... Jakby brało po prostu największej. Ale to i tak strasznie silne. Ale trochę nie rozumiem. Mogę to jeszcze raz zobaczyć? To gdzieś tu jest napisane? Balance chips and mult when calculating score. Czy to wzięło oba? Jakby oba dodało i rozdzieliło? Czy po prostu wzięło to największe? No chyba oba w takim razie. Dziwne. Bo trochę nie wiem, jak do tego podejść. Że to jeszcze idzie na końcu. Więc w sumie ja chyba muszę grać... Normalnie tak jak zawsze bym grał. Więc nie wiem, czy pod to muszę jakąś mieć specjalną taktykę? No to co, streety. To jest mega silne. Nie wiem, czy to jest common, to dla mnie powinno być rare albo w ogóle jakiś, nie wiem. Burza jest w ogóle, teraz pewnie słychać. Mam zamknięte okno specjalnie. Jakby, nie wiem, wybuchł mi komputer, to wiecie dlaczego. Dobra, no to idziemy w streetę w takim razie. Nie pamiętam, jaka planeta jest od streeta. I się nie dowiem. Od streeta... Street w ogóle jest... street jest niżej od flusha, ale się lepiej skaluje z tego, co wiem. Bo za flusha dostaję plus 2 mnożnik, a tu plus 3. Nie wiem. Nie wiem, jakby... Trochę nie rozumiem. Chyba trochę nie rozumiem. 3, 4, 5... Brakuje. Mogę zagrać, nie wiem, dwie pary. Mogę też znaleźć tego streeta zasranego. O, to jest street, dobra. Fajnie, to jest w ogóle normalny street. Niemożliwe. Ile to zrobi? Nie czaję. Dla mnie to jest mega dziwne, jak to działa. Co na końcu jest taki dziwny dźwięk, dzyń. Nie wiem, mogli jakiś lepszy. To jest dobre. Czemu to jest common? To jest bardzo silna karta. Ona nie powinna być common, absolutnie. Oszczędzajmy na razie. Muszę zagrać 5 kart. 5 kart akurat zagrywając. Streety mnie nie boli. 4, 5, 6, 7, 9. Mój ulubiony street. Dziwne to jest. Ja przez pół odcinka będę mówił, że to jest dziwne i że nie rozumiem. Przepraszam. Ale no, po prostu na końcu mi... rozdziela na pół. Czy ja muszę to jakoś w takim razie brać pod uwagę? Czy po prostu, no tak czy siak grać normalnie, najlepiej jakbym grał? Czy na przykład bardziej się opłaca iść w same chipsy? Nie wiem.
Może? No bo normalnie chcesz zrobić i to, i to. Tutaj to chyba nie ma trochę znaczenia. Tylko pytanie, czy łatwiej jest zrobić duży mnożnik, czy łatwiej jest zrobić duże chipsy? Na początku myślę, że chipsy. A mnożnik, no kurczę... Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, gram na razie. Nic nie skipuję. Gramy sobie streety. Bardzo, bardzo, bardzo dobry street. Król, Jopek, 9, 7, 6. Mój ulubiony street. I co? 50-50. Dziwne to jest. Man, nie byłem gotowy chyba na ten deck. Tak wszyscy mówili, wow, ale jest broken deck. Nie? Ja sobie myślę... Nie jest. Nie podoba mi się. Double tag. Chyba wezmę. Czemu? Bo double tag jest strasznie broken. I to już się dowiedzieliśmy po anaglifowym deku, nie? Double tag jest turbo broken. Nie mogę klikać. Co się w ogóle mi się stało z myszką? Albo z podkładką może raczej. Jakoś tak mam wrażenie, że ciężej chodzi. Muszę wyczyścić, nie wiem, muszę umyć podkładkę. Albo, nie wiem, zmienić te ślizgacze w myszce, ale nie mam zapasowych, nie dali mi. Więc trochę lipa. No. Spoko, no póki co wygrywam. Problem jest taki, że tutaj to ante szybko rośnie. W sensie ten score. Blindy, nie wiem jak to powiedzieć. No rośnie. Buffon pack. Mogę wziąć i dostanę wtedy co? Dużo jokerów. A stąd mogę wybrać dwa aż. To jest gówno. To jest gówno. To jest ok dla mnie. Nie wiem. Takie coś? Wezmę, jak coś to sprzedam. Za skipowanie nic nie dostaję, nie? Uncommon. Mam jakieś uncommony? Jeden. To jest za zagrywanie. Wywalmy zwykłego jokera, dajmy tego. Może jakieś rary jeszcze zdobędę później. Chyba tak zrobię. I tyle. Taki sobie ten deck póki co. Pyk, pyk, pyk. Tu nie mogę. Mam trójkę w ogóle. Holy shit. Wyrzućmy ją. Mogłem czwórkę zrobić. Chcę streeta. Dziękuję. To nie było takie trudne. Sporo daje ten shortcut. No i wygrałem. Nie wiem, ja się czuję jakby to było takie RNG. W sensie, bo ja nie wiem... Nie wiem ile zrobię. Dobra, YOLO. Zróbmy tak, o. Weźmy Celestial Pack, może dostaniemy Streeta. Z czego jest Street? Saturn? No. Start with zero discards. O nie. To w sumie nie dobrze. Ale zrobiłem Streeta. Strasznie pada deszcz, leje wręcz. Pewnie tego nie słychać, ja też mam bramkę szumów na mikrofonie. Więc nawet jak słychać tylko czasami. Ale strasznie dzisiaj pada. Nie wiem jak u was. Możecie się pochwalić, czy u was dzisiaj padało. I jak mocno. U mnie leje. Okropnie. Częstsze taroty. Czy potrzebuję częstsze taroty? Pewnie nie. Czy potrzebuję bufona? Pewnie nie. Czy potrzebuję tarota? Możemy sprawdzić. No i free pieniądze, no. Albo dwie planety. Ale myślę, że free pieniądze. I tyle, lecę dalej. Póki co wygrywam. Oczywiście, że tak. Dobra, i gramy. I gramy. I grać to można z ogniem. Mam wrażenie, że powiedziałem to już jakieś 1000 razy. Czasami tak mam, że przyjdzie mi jakiś żart do głowy. I wiecie, nie? Pewnie tak było. Co to jest?
Nie potrzebuję par. Dobra. Mogę wyższy zrobić, nie? Spoko. Nie wiem póki co, na co mi jest ten retrigger. Retrigger jest spoko, jak masz glass card na przykład, tak? Tylko, że to takie... Więc możliwe, że ten hanging chat się nie przyda za bardzo w tym deku, szczególnie, że tutaj raczej bardziej robię chipsy mimo wszystko. Póki co przynajmniej. Ciężko, bo... O, to fajne. Może coś wymienię? Popcorn nie, to też nie. Unless? To jest fajne nawet dla samych chipsów. To jest fajne, bo robimy te streety. Paczek na razie nie chcę otwierać. All face cards are the boofed. No dobrze. Zróbmy w takim razie jakiegoś streeta. Bez face cardów. Albo z face cardami, no trudno. A to nie działa? Czemu? Aha, bo to jest za duży gap. Jejku. No dobra. Asa mogłem zostawić, bo as działa jako jedynka. Zapominam o tym. Zapominam o tym tak często. As działa jako jedynka. Man. Ej, to wygrało. Bardzo fajnie. Głównie chyba przez tego Odtod. Bo on dodał sporo chipsów. On jest negatywny. Więc... Może nie negatywny, w negatywie, tak powinienem mówić. On jest w negatywie, więc go i tak nie wyrzucę. To jest ciekawe. U mnie wszystko jest common i ten baseball baseball chat, tak. Baseball card nic nie daje. Trochę słabo. Liczyłem, że coś będę robił. Banan nie chce pęknąć. Jedna rolka. 100 chipsów ze streeta. To jest ok. Bo gramy streety, 100 chipsów się... Myślę, dobrze rozłoży. Tylko, że... Bo chipsów się raczej nie mnoży globalnie, nie? Więc... Na początku te chipsy się wydają spoko, a później tak chcesz chyba mnożnik. No bo jak masz mnożniki, to później możesz właśnie zrobić razy dwa. A czegoś takiego nie zrobisz na chipsy. Z tego co wiem. Więc no z czasem to będzie o wiele, wiele słabsze. Ale to bym wyrzucił. Bo to i tak takie... lecimy dalej. Parę na 3 levele, nie. Brakuje... 10 by musiała być. Man... Co jak zrobię w to nie jest full house? Co jak rzucę coś takiego? Ile to zrobi? To w ogóle właśnie z tym działa, zapomniałem. Też dobre, też ważne. Muszę pamiętać, żeby nie parzyste dawać na pierwsze, żeby dawać hanging shadow. Bo to robi sporo. Czemu ten banan nie chce wybuchnąć? Weź wybuchnij. Dzięki. Ciekawe, czy nie wiem, czy ten drugi banan nie jest na przykład rare, albo jakiś właśnie uncommon. Może? JJ Joker za rolki. No to co, doubles money? Bardzo jestem kurczę taki, że nie wiem co zrobić z tym deckiem. Co to jest? Aha. Ciekawy gość. Ciekawy, no. Jakiego mogę, jakie taroty fajne można dostać? Poza tym to jest raz na, to nie jest silne. Tyle, że to jest uncommon z jakiegoś powodu.
No to uncommon bym chcieć. Flush. Czy chcę grać flusha? Czy to się liczy z flush house'em? Flush straight flushem? Flush... Nie wiem. Nie flush house, co ja mówię? Flush... Straight flush, no po prostu. No bo straighty robimy, nie? Pewnie się liczy, no bo jest wtedy flush. Kurczę... Nie wiem. W sumie. Wyrzućmy tego gościa. Weźmy to i jeszcze pomyślę. Weźmy paczkę. No to chyba dziewiątka taka. Doubles your money. No to doubles your money. No repeat hand. Oj. To niedobrze. To niedobrze. Zagrajmy sobie full house. Trudno. Zobaczymy, co się stanie. Źle zrobiłem znowu. Chociaż nie, to były same parzyste. Źle po prostu zagrałem. Mamy dużo rąk, więc to nie szkodzi. Możemy zagrać kolor. Spróbujmy znaleźć kolor. Git. Spróbujemy zaraz tego. Streeta. Dobra. Nie wiem, czy mi... Nie podoba mi się ten deck. Po prostu. Chyba mi się nie podoba. Chyba mi się nie podoba. Fuck. Odwaliłem. Ale i tak wygrałem, spoko. Dobra, mamy dużo siana. Można tu coś pozmieniać. To muszę iść w nożnik chyba bardziej. Chyba muszę. Trzeba coś tutaj wykombinować. Problem jest taki, że dużo mnożników. Po prostu... Dużo mnożników... się rampuje. Na przykład ten. I co mam wziąć? Dobra, wywalmy to. Dajmy to. Zobaczymy, czy to się wyrampuje z moim deckiem. Rolka. Jajko. Jajko jest ok. Nie biorę. Discard. To można, tylko no mówię, no ja mam wrażenie, że nie ma sensu iść pod pod chipsy za bardzo. Tak czy siak muszę robić mnożnik. Więc no ten plazma deck to tak naprawdę niczym się nie różni od zwykłego decku, tylko jest dziwnie. Chyba, że mówię, no jest jakaś taktyka, co ja jej nie rozumiem. Dobra, idę stąd. I gramy. To jest dopiero szóste ante. Już jest ciężko. 3, 4, 5, 7, 8. Tak o. Bo ja robię jakiś śmieszny mnożnik, to jest problem. Czy as się liczy? Aż to jest. Aż. As też się liczy. Spoko. Fajnie, gdyby ten banan wybuchł. Mógłby. Ty śmieciu, weź po prostu wybuchnij. Później pewnie go nie znajdę. To jest super. Chcemy to. Zamiast tego? Chyba zamiast tego nawet. No bo to go wyprzedzi. Tak mi się wydaje. Bierzemy to. Celestial Pack. Saturn był, tak? Czy co? Saturn. Saturn. Szukamy jakichś diamentów, bo mam dużo diamentów. Może by wyszedł... Chociaż jak ja będę robił straight... Nie no, jak będę robił straight flush, to też zadziała. To jest na streeta, nie? To też jest na streeta. Weźmy to sobie. Będę szukał. No, diamentów mam parę więcej.
Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Fotograf jest fajny z Hanging Chadem. Ale... Ale gówniana ręka. Strasznie. A jest to multiplier, tracę. Pyk, 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 pyk. To jest flush? Jak to jest flush? A flush! Nie street. Man! Zawsze te dziury. Nie chcę odrzucać, bo znowu stracę. No dobra, zróbmy to ko. No, to powinno wygrać, bo tu jest jeszcze mnożnik. To się robi kilka razy. To jeszcze dodaję od Toda. Nie, nie wygrało, okej. No dobrze. To wygra. Ale jest szansa na te straight flusze. Tylko no, pewnie będę musiał jeszcze trochę pozmieniać na diamenty. I zobaczymy. Czemu ten banan nie chce wybuchnąć? Ile już rund minęło? Dosłownie gra się zaraz skończy i on dalej tu będzie. Streety. Nie ma. Trudno. Mogłem poszukać straight flush, nie pamiętam co jest od straight flusha, jaka planeta. Ale gówno, co jest? No dobra. Nudy. Plus 1 dolar per car plate. No to stracę pewnie z 10. Czemu tak musi być? Dobra, żeby nie tracić tego multiplayera, bo ja i tak wygram w 5 rąk, to po prostu wyrzucę w taki sposób, nie? Że zagram. Zróbmy tak o. Poszukajmy jakichś cyferek. No bo ten mnożnik jest ważny mimo wszystko. Mimo, że nie jest jakiś bardzo duży, to... coś tam daje. Street. Elegancko. Teraz lepiej czy retriggerować 50 chipsów, czy... tutaj. Bo to daje powiedzmy 30-40, to daje więcej. No to lepiej to. Ten się upgrade'uje bardzo fajnie, bardzo szybko. Okej, to jeszcze też nie jest win. Dobra. Git. Znowu prawie w straight flush. Prawie. To jest słowo klucz. Prawie. No mógłbym niby właśnie odrzucać karty, ale to bym musiał jakoś zamienić tego Green Jokera, bo ten Green Joker trochę sprawia, że nie mogę. Inaczej, że nie chcę nawet. Dobra. Robimy sztuczkę. Wyrzucamy Green Jokera. Trudno. Ja nie mam żadnych mnożników. Czaisz? Więc jakby to razy tam nie wiem ile, to prawie nic nie da. Jedyny mnożnik u mnie to jest Gross Michael. Chyba lepiej szóstkę. Buffon pack, zobaczmy jeszcze. Para i jakiś tarot. No, nuda straszna. Dobra, lecimy. Mega bufon. Dam radę. Jeszcze dam radę, prawda? 10. Dama to. I tyle. Men. A teraz mogę odrzucać. Tylko co ja chcę odrzucać? Git. I teraz pyk. I gram. Ile to zrobi? No tyle dobrze, że tego biegacza sobie upgrade'uję. Ale no... czy jestem zadowolony z obrotu spraw?
Niekoniecznie. Tak jest chyba okej. Mogłem to zrobić z asem. Czy to by zrobiło więcej? Chyba nie. Okej. No wygrywam dwiema rękoma. Dwoma rękoma? Dwiema ręcami? Wygrywam. Więc jest okej. No ale... No... Mogłoby być lepiej. Nie wiem po co to kupiłem. Mogłem paczkę kupić lepiej. Chyba. 9, 8, 10, 9. No i znowu brak. Może znajdę tego straight flusha, kto wie. Ja wiem, nie znajdę. Dobra, niech leci. I to zrobi dużo, bo to będzie retrigger na mult cardzie plus jeszcze odtod. Może być. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Ups. Okej. Czemu odrank? Czemu to się nie liczy na przykład na, nie wiem, damie? Czy tam jobku, nie wiem. Musi być cyferka. A, nie wygrałem jeszcze. Spoko. No nie wiem, jakby miałem wrażenie, że ten deck będzie jakiś taki ciekawszy, specjalniejszy i że coś będę musiał kombinować bardziej. Prawda jest taka, że tym deckiem gra się jak każdym innym. O, fajnie. To też bym wziął, szczerze mówiąc. Zamiast Hanging Chada może? Spróbuję. Czy to mi się opłaci? Obawiam się, że nie. Wiem, czemu to się nie opłaci, bo nie mam pieniędzy, żeby go kupić. Dobra, trudno. Fundamentalny błąd. 5, 6, 8, 9, jopek. I to odrzucam. Teraz to się upgrade'uje. I teraz gram normalnie. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. No i git. No i spoko, okej, to jest, według mnie, Burn Joker jest bardzo silny. Jest. Czy to siądzie jakoś bardzo, nie wiem. To jest po zagranej, tak? Kurde. No trudno. Muszę widzieć te karty, nie? Fuck. Ani w te, nie? Najgorzej. Nie wiem, czego mam więcej. Co to znaczy? Te effective total due to jokers, blinds? Nie rozumiem. Zróbmy tak o. YOLO. Fajnie. I tak będzie ok. Aha, teraz bez znaczenia, bo i tak nie mam tego retriggera. Czy jestem słaby? Chyba jestem słaby. To jest trochę YOLO, ale mam nadzieję, że zadziała. Jest street, let's go. Dobra. No i teraz muszę odrzucać. Tu jest kolejna trójka? No bo jest pomiędzy trójkami. Może być cztery trójki? Raczej nie. Chociaż? Chyba nie.
Jakby, co tu się dzieje? Nie wiem. Celować w tego wyższego, czy na przykład wiesz, tu może być... To może być street zaraz. Nie, no totalnie mogę na tych wyższych zrobić, prawda? Czy nie? Pewnie nie. Chociaż to też mi brakuje rzeczy. Król, as. Muszę zrobić 8 koła tylko niby, nie? Mogę to suitem może nawet wygrać. W sensie fluszem. Nie wiem co zrobić. Mam jeden discard tylko. Okej. Okay. Fuck. Co, szukać po prostu koloru? Chyba szukam koloru, odrzucając to gówno. Man. Not like this. Okej, okay, dobra, nieważne, to już wygrało. Ten banan może sobie wybuchnąć, czaisz? To jest posrane. Jest. Nie stać mi na nic. Nic nie kupuję, gram po prostu. One random joker is able every hand. To jest w ogóle ostatni ten, ostatni blind. 200k to nie jest aż tak dużo. Pyk, pyk, pyk. Brakuje, a tutaj? Nie, to discarduję. Street się bardzo dobrze rampuje, dlatego to się opłaca. Dlatego to się opłaca. To bez sensu, bo to jakby no. To się rampuje. To mi pomaga. Problem jest taki, że nie mam żadnych nóżników. Dosłownie żadnych, poza tym, że... no właśnie z... Z samego układu mam nożnik i to jest wszystko. Jest niesamowite. Tak gówniany jest ten deck. I mimo wszystko daje jakoś radę. W sensie deck. Deck jest jak zwykły deck. No, gówniane są jokery. Paczka. I co mam wziąć? Jopka? Jopek? Niech będzie. Tyle. Free Red Joker. Nie wydaje mi się. No i brakuje cały czas. To jest za pierwszy discard, więc jak zdiscarduję coś... Myślę, że mogę zagrać. Zagram to, patrz. Patrz. Zagram. Teraz zdiscarduję, bo dobiorę pewnie. Discarduję to. Co prawda szkoda trochę tej dziesiątki, no ale trudno. Teraz gram znowu. Albo discarduję, tylko jeszcze nie wiem co. Fuck. Ej, krucho w tym deku. Nie podoba mi się to. Jak mam przegrać, to nie tutaj. 85 koła, no to nieźle. Aha. Ej, to jest silne, czemu w ogóle? Chcę to zagrać? To zagra prawie to samo. Albo nawet lepiej. Mogę jeszcze trójkę dorzucić. Bo te chipsy i tak wchodzą. Mnożniki i tak wchodzą. Ja w ogóle nie pomyślałem o tym w taki sposób. Spoko. Nie, no dobrze jest. Jest okej, jest naprawdę spoko. Do zrobienia, no bo 200k muszę zrobić ten. Tylko teraz mi będzie disablowało jokery. Miejmy nadzieję, że zdisabluje mi burn jokera. Albo nie wiem, shortcut może czasami. Pyk, może jakieś mnożenie siana? Chociaż teraz to...
Tak sobie. Nie wiem. Boję się, że przegram. No. Boję się, że będzie przegrywanie. To sporo zmienia mimo wszystko. O, wrócił. Mogę dać zamiast czegoś. Mogę dać zamiast Bernd Jokera, bo go i tak już nie użyję. Tylko co mi to da? Parę chipsów więcej? No niedużo. To już lepiej chyba to po prostu użyć raz. A może wyjdzie, że użyję. Fuck. No i po jabłkach. Man. Mogę szukać jakiś kolor. Dobra, wywalone w ten high card mam. Dobra, flush może być. Też zrobi sporo, chociaż kurczę, nie upgrade'owałem flusha. 34 koła, to za mało. Teraz hologram. Hologram aż taki silny nie jest. Pyk, pyk, pyk. Oh man. Czemu takie niskie karty? To też jest prawie street, nie? To jest street. Jest street? To nie jest street. To jest street. Okej. Okay. Zapamiętałem. Okej. Okay. Jeszcze trzy ręce mam, to jest dużo. Jeszcze jakieś gówno mi wyłącza. Poszukajmy sobie. Git. Street. Mogę zrobić z tymi dziurami, to mimo, że będzie łatwiej znaleźć coś. Musiałbym bardzo przeanalizować deck, żeby to zobaczyć, nie? No ale mogę zrobić coś takiego chociażby. Nie wiem, czego mi zostało najwięcej. Króli mam chyba dużo, tak? Króli, jobków. Mogę nie używać tej dziesiątki na razie. O, w taki sposób, zobaczymy. Let's go. Czy chcę grać Endless? Nie chcę. You aced it. No tak. Nie chcę grać. Chyba nie. No bo co się stanie? Ja po prostu przegram. Trochę miałem złe podejście do tego deku po prostu. Tak mi się wydaje. Totalnie powinien grać jak każdym innym normalnym deckiem, a ja myślałem, że coś tutaj wykombinuję, nie? Że pójdę, o, może w chipsy, może coś ten... Nie, totalnie powinno się iść po prostu... No albo w mnożnik, w ogóle zesrać się na te chipsy i tyle. Chyba, że na początku, no bo na początku te chipsy jest łatwo wbić dużo. No ale nie masz globalnych mnożników do chipsów, a to jest late game. Zobaczymy. Dogram to, bo tak, będzie dłuższy odcinek. Dwa, trzy, pięć, co musi mieć, sześć, siedem bym musiał mieć. Poszukajmy. A jeszcze z asem mogłem, może z asem mogłem? Cztery bym miał chyba tylko karty, tak? Czy ile? Już nawet nie wiem. Nieważne, mam streeta. Upgrade'uję to jak debil, no ale hej. Coś muszę robić. Z żadnych mnożników nie mam. Żadnych. Do dupy jest ten deck, po prostu. No bo... Musiałem wyrzucić shortcut, dać jakieś mnożniki inne,
Jak nie będę grał Streeta, to czy to jest aż takie silne? Pewnie nawet nie, bo trochę gówno mnie obchodzą... szczerze mówiąc, gówno mnie obchodzą... Streety. Nawet nie, co ja mówię, nie Streety. Gówno mi obchodzą chipsy. Mnożnik powinienem robić. Mam dobry jakby początek do mnożnika. No ale... Nie wiem, jak grałem Streety cały czas, to bym musiał zostawić. To bym mógł, nie wiem, wyrzucić. Chociaż to jest silne niby, nie? Niby. Właśnie o to chodzi. Niby to jest silne. Dziwne. Może się to odkuje jakoś? Znowu ten hanging chat. Nuda. Nie będę. Nie spojrzałem, co jest na bossie. Głupio to odrzucać. Ale hej, upgrade'ik. Tak bardzo to jest już na autopilocie. Patrzę tylko, co po kolei są karty, klikam i siema. No wygrywać, jeszcze wygrywam, nie? Oj, to już nie działa. No i to powinno wygrać. Powinno? Chyba powinno. No sporo to robi. Ale sporo to nie jest dużo. Sporo to sporo. Nie, po kolei trochę to zrobiłem. No trudno. Nie. Czy to nie było zmiany na diamenty? Ja miałem robić diamenty. Brak diamentów, ale to jest diament. Okej. Okay. All face cards are drawn face down. To takie... Mało to zmienia cokolwiek, szczerze mówiąc. Oj. O nie, zagrejdowałem parę, teraz mogę to zagrać. Man. Niedobrze. Zagram może niższego Streeta. No to się fajnie upgrade'uje. Ale... Ale to nigdy nie będzie jakiś turbo silny. Nie wiem, co tu zrobić. Teoretycznie lepiej by mi było robić te niższe. Bo mogę zrobić tak o. A te wyższe, no to tutaj bym musiał zgadywać, nie? Musiał być co najmniej jopek. Albo dama. Jak tu będzie król, no to już lipa. Chyba zrobię tak o. I tak o. Może głupie, może mądre, nie wiem. Spoko. W ogóle, bo jeszcze nie mówiłem. Co nie mówiłem? Nie mówiłem, że powinieneś subskrybować ten kanał, widzu. A poza tym... będę chciał nagrywać grę nową i tą nową grą będzie Zelda. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, jak mi to wyjdzie i na ile to będzie ciekawe dla was do oglądania. Ale ja mam... Wow! Ale nabiłem. Ja mam duże nadzieje co do tej gry. Jest bardzo fajna i ja osobiście nie mogę doczekać, żeby znowu pograć w Zeldę. A jakie to będzie do oglądania, no to trochę się właśnie obawiam. Mam nadzieję, że będzie fajne. Co to jest? Nuda. Fajne. Mogę być straight flusze. Tylko, że straight flush nie jest jakiś dużo... jest słabszy aktualnie. No ale pewnie się rampuje lepiej.
Pewnie ta. Nie wiem, musiałbym kolejną kartę poświęcić. Albo to oddać i to wziąć. To jest dobre. Man. Chipsy. W sensie siano. Nie ma siana. Wildcard trzeba zrobić. Z tego na przykład, albo... Z tego. Fajnie. Nie będzie. Dużo siana, bardzo. Aha, bo już milion muszę robić. To chyba GG. Chyba na pewno GG. Podrzucajmy takie rzeczy. W sensie zagrajmy, ale... No. Teraz spróbuję zrobić... Streeta. A czemu? Co się dzieje? Aha, bo to jest siódemka. Man. Nie ma szans, ile to zrobi? Musiał zrobić 250 tysięcy. Więcej. Dobra, ile to zrobi? Nie, no nie ma szans. Jakbym od początku grindował same te streety, 250 koła, no to jest za mało. To się niby cały czas upgrade'uje, nie? Ale no... No właśnie. No dobra. GG. Tyle w temacie. Taki sobie ten odcinek, szczerze? Nie wiem, czego się spodziewałem. Spodziewałem się, że będzie jakoś lepiej, ciekawiej. Nie podoba mi się ten deck. Widziałem jakieś kilka komentarzy. Wow, ale ten plazma deck to jest dopiero mega silnie. No wygrałem niby. Źle trochę podszedłem do robienia deku. Ale nie podobało mi się. Nie wiem, co tu jeszcze będzie. Trzeba zrobić orange steak, którego jeszcze nie mam chyba. Mam purple steak co najwyżej. Zobaczymy. Na dzisiaj to było tyle. Ja se idę. Spróbuję jeszcze dzisiaj nagrać Zeldę. Elo, żelo. Już trochę jest rozmyte, ale no. Elo, żelo.